Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty. Ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej z ranami jaśniejącymi, a z onej jasności było słychać głos taki: jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą. O Duchu Boży, Duchu spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone. O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości, gościu mej duszy,
Pan udzielił mi wiele światła do poznania Jego przymiotów. Pierwszym przymiotem, jaki mi Pan dał poznać, jest Jego świętość. Świętość Boga rozlana jest na Kościół Boży i na każdą żyjącą w Nim duszę, jednak nie w równym sobie stopniu. Drugie poznanie, którego udzielił mi Pan, to Jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość Jego jest tak wielka i przenikliwa, że sięga w głąb istoty rzeczy. Trzecim przymiotem jest miłość i miłosierdzie. I zrozumiałam, że największym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze Stwórcą. Pójdź, ziemio cała w swej zieleni, pójdź i niezgłębione morze. Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni i śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże. Pójdź, słońce piękne, promieniste, pójdźcie przed nim jasne zorze. Łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże. Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twoja miłość tak czynna dla niego, Stwórco mój i Panie. Wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia. Dobroci Jego nikt nie zgłębi, nikt nie zmierzy, a litość Jego zawsze jest niepoliczona. Doznaje tego każda dusza, co się zbliży, a On
to przez Niego od wieków wybrana, święta siostro Faustyno. Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdziu swoim przebaczyłeś mu. Przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko odpuściłeś mu winę, ale obdarzyłeś wszelką łaską. Miłosierdzie cię pobudziło, żeś sam raczył wstąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Bóg zstąpił na ziemię. Pan nad Pany zniżył się nieśmiertelny i staje się niepojęty cud miłosierdzia Twego, Panie. Słowo staje się ciałem. Bóg zamieszkał z nami. Słowo Boże, miłosierdzie wcielone. O wszechmocy miłosierdzia Bożego, ratunku dla człowieka grzesznego. Tyś miłosierdzia i litości morze, wspomagasz tych, co proszą Cię w pokorze. Zdrój Bożej miłości w serce czystych gości, skąpane w miłosierdzia morzu, są promienne jak gwiazdy i jasne jak zorza. Niezbadane miłosierdzia są dziwy, nie zgłębi grzesznik ich ni sprawiedliwy. Na wszystkich patrzysz okiem swej litości, pociągasz wszystkich do Twojej miłości. Wzdrój Bożej miłości w sercach czystych gości. Thank you.
Boże, któryś jednym słowem mógł zbawić światów tysiące. Jedno westchnienie Jezusa uczyniłoby sprawiedliwości Twojej zadość, ale Ty, o Jezu, sam podjąłeś tak straszną mękę za nas jedynie z miłości. Sprawiedliwość Ojca Twego byłaby przebłagana jednym westchnieniem Twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje są jedynie dziełem miłosierdzia i niepojętej miłości. Boże wielkiego miłosierdzia, któryś raczył nam zesłać Syna swego jednorodzonego jako największy dowód niezgłębionej miłości i miłosierdzia. Ty nie odrzucasz grzeszników, ale z niezgłębionego miłosierdzia swego otworzyłeś i im skarb, z którego czerpać mogą w obfitości nie tylko usprawiedliwienie, ale wszelką świętość, do jakiej dusza dojść może. Ojcze wielkiego miłosierdzia, pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością
w nieskończone miłosierdzie Twoje. Nikt nie usprawiedliwi się przed Tobą, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć niezgłębione miłosierdzie Twoje. Kiedy nam odsłonisz tajemnicę swego miłosierdzia, wieczności będzie za mało, aby Ci za to należycie podziękować. Kłaniam się Tobie, anielski chlebie, z głęboką wiarą, nadzieją, miłością i z głębi mej duszy uwielbiam Ciebie, choć sam jestem tylko nicością. O życie szare i monotonne, ile w Tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do drugiej, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy popatrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy. Pieczętuje pieczęcią na wieki. Płynie łódź życia mojego pośród mroków i nocy cień. I nie widzę wybrzeża żadnego. Jestem na głębi morskiej przestrzeni. Każda z fal zatopić mnie może. Wśród wycia.
niebezpieczeństw pełno wokół. Lecz ja patrzę w niebo gwiaździste i tak płynę odważnie, wesoło, tak jak przystoi na serce czyste. Wśród wycia kuków fal płynę spokojnie z ufnością i patrzę jak dziecko bez lęku w dal. Boś Ty mi, Jezu, światło. Co za radość być wiernym dzieckiem Kościoła. O, jak bardzo kocham Kościół Święty i wszystkich w nim żyjących. Patrzę na nich jak na żywe członki Chrystusa, który jest głową ich. Zapalam się miłością z miłującymi, cierpię z cierpiącymi. Ból mnie trawi, patrząc na oziębłych i niewdzięcznych. W ten czas staram się o taką miłość ku Bogu, aby Mu wynagrodzić za tych, którzy Go nie miłują. Wielką miłość mam dla Kościoła, który wychowuje i prowadzi duszę do Boga. Dzięki Ci, Boże, za wszystkie łaski, którymi nie ustaje. Obsypujesz, które mi świecą jak słońca blaski, a przez nie mi drogę pokazujesz. Dzięki Ci, Boże, za wszystkie łaski, którymi nieustannie mnie obsypujesz, które mi świecą jak słońca blaski, a przez nie mi drogę pokazujesz. Boże, żeś mnie stworzył, żeś mnie do życia powołał z nicości. Boskie swe piętna w moją duszę włożył, czyniąc to tylko z miłości. Dzięki Ci, Boże, za chrzest święty, który mnie szczepił w rodzinę Bożą. Jest to dar łaski tak niepojęty, który mą duszę przeobraża. Panie, za spowiedź świętą, to źródło miłosierdzia niewyczerpane, za tę krynicę łask niepojętą, co bieli duszę grzechem zmazane. Dzięki Ci, Boże, za natchnienia, którymi dobroć Twoja mnie obsypuje, za te wewnętrzne me oświecenia, które me serce przecież czuję. Dzięki, 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 dzięki.
Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Tu z Nim ustawicznie przebywam. Tu jest największa moja z Nim zażyłość. Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię i z Nim się cieszę. Żyję w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On jest mi stałym towarzyszem. Przebywać u stóp Twoich, Boże, utajony do duszy mojej rozkosz i raj. Tu dajesz mi się poznać wielki, nieogarniony i słodko mówisz do mnie, daj mi serce, daj miłość i słodycz do mej duszy życie i Twa obecność w mej duszy nieustanna. Życiem mym i z Ciebie płynie wszelkich łask mnóstwo. Ty sam przynosisz tutaj mi rozkosze nieba. Miłość i słodycz to mej duszy życie i Twa obecność w mej duszy nie. Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję komunię świętą. Do każdej komunii świętej tęsknię i za każdą komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli. Pierwszej to jest przyjmowania komunii świętej, a drugiej to jest cierpienia. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu z
zszedł z wysokiego tronu nieba. Wielki Pan, wszechrzeczy Stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. Wielki Pan, wszechrzeczy Stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. Niebo całe i z aniołami śpiewam święty, żyję tylko na Twoją chwałę. I z aniołami Serafine, łączysz się, Boże, ale z człowiekiem mizernym, który bez Ciebie nic uczynić nie może. Zawsze miłosierny, o wielki i niepojęty Boże, któryś tak raczył się uniżyć. Daję Ci w pokorze i błagam, byś mnie raczył zbawić. Cześć oddaję Ci w pokorze i błagam, byś mnie raczył zbawić, W górnej światłości, gdzie mój Bóg króluje, tam tęskni ma dusza, tam me serce czuje i cała istota moja ku Tobie się wzrusza. Dążę w zaświaty do Boga samego, w jasność niepojętą, w sam żar miłości, bo ma dusza i serce są stworzone dla Niego. Dzień i noc zostaje z nami.
ujrzałam Najświętszą Pannę, niewymownie piękną, która się zbliżyła do mnie od ołtarza, do mojego klęcznika i przytuliła mnie do siebie i rzekła te słowa. Jestem wam matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga. Ta dusza jest mi najmilszą, która wiernie wypełnia wolę Bożą. O słodka Matko Boża, na Tobie wzorujemy życie. Tyś mi świetlana zorza, w Tobie tonę w zachwycie. O Matko Dziewico niepokalana, w Tobie odbija się promień Boga. Ty uczysz mnie, jak wśród burz kochać Pana. Tyś jest mi obroną, tarczą od wroga. Człowiekiem, to tylko jest miło.
Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie szczęście jest w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. I dał mi Bóg poznać jedną, jedyną rzecz, która ma w oczach Jego nieskończoną wartość, a tą jest miłość Boża. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. I z jednym aktem czystej miłości Bożej nie może iść nic w porównanie. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. Dopomóż mi do tego, Panie, by oczy moje były miłosierne, bym nie sądziła według pozorów, lecz widziała w ludziach tylko piękno.
pomóż mi do tego, Panie, aby język mój był miłosierny, bym zawsze miała dla każdego słowa pociechy, przebaczenia. Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje, Panie. Niech przez serce me i duszę płynie Twa miłość do wszystkich ludzi. Dopomóż mi do tego, Panie, by ręce moje były miłosierne, bym umiała zawsze czynić dobro bez względu na własne zmęczenie. Dopomóż mi do tego, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym współczuła cierpieniom mych bliźnich i zawsze spieszyła im z pomocą. Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje, Panie. Niech przez serce me i duszy płynie Twa miłość do wszystkich. Jezu, teraz obejmuję świat cały i proszę Cię o miłosierdzie dla niego. Kiedy mi powiesz, Boże, że już dosyć, że już się spełniła całkowicie święta wola Twoja, w ten czas w zjednoczeniu z Tobą, Zbawicielu mój, oddaję duszę swoją w ręce Ojca Niebieskiego, pełna ufności w niezgłębione miłosierdzie Twoje. A pierwszy hymn zanucę miłosierdziu Twemu, gdy stanę u stóp Twego tronu. Nie zapomnę o Tobie, biedna ziemia, choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu jak w oceanie szczęścia, lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom i zachęcać je do ufności w miłosierdzie Boże. Miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki.
przed wszystkim ludem. O niepojęty miłosierdziu Boży, będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem. Ze źródła miłosierdzia Twego, o Panie, płynie wszelkie nasze szczęście i życie. Wszystkie stworzenia Boże i twory, miłosierdzia Ty śpiewajcie w zachwycie. O niepojęty serafinów, ale zbawienia człowieka grzesznego. O niepojęty miłosierdziu Boże, będę śpiewać na wieki ze wszystkim ludem. O Jezu Boże kochany, na serce stale Cię czuję, choć okrywają Cię zasłony, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. O niepojęty miłosierdziu Boże, będę śpiewać na wieki ze wszystkim ludem. O niepojęty miłosierdziu Boże, miłosierdziu Boże, będę śpiewać.
Witam Państwa. Nazywam się Jerzy Ziomek, jestem prezesem Fundacji Polskie Gniazdo z Wrocławia, ale fundacja jest dla całej Polski i Polonii. Fundacja powstała w 2005 roku. Godło fundacji poświęcił ksiądz biskup Józef Pazdur 2 lutego 2005 roku. Inicjatywa kulturalna Polskie Gniazdo miała swoją inaugurację w Teatrze Polskim we Wrocławiu 5 lutego 2005 roku. Od tegoż roku 2005, od dnia 30 listopada 2005 roku można przyjąć, że istnieje Fundacja Polskie Gniazdo. W tym dniu miało miejsce podpisanie aktu notarialnego przez 15 zatroskanych o losy naszej ojczyzny Polaków, którzy podnieśli sprawę ochrony pamięci i tożsamości narodowej. Od 2005 roku fundacja zaczęła organizować koncerty patriotyczne w Parku Południowym przy pomniku Chopina, zgodnie z zaleceniem mamy chrzestnej fundacji, pani Alicji Natusiewicz, i taty chrzestnego fundacji, pana Mieczysława Marczaka. Tych dwoje zacnych ludzi, których młodość przypadła na II wojnę światową, pani Alicja, powstaniec warszawski, pan Mieczysław Marczak spędził wojnę u swojej cioci na Wołyniu, bo wyjechał z Warszawy tam na wakacje. Wiadomo, co tam przeżył, cudem przeżył, a później już w dojrzałym wieku w sposób literacki, w wierszach, w prozie to wszystko opisał. Szanowni Państwo, fundacja, jak wspomniałem, od 2005 roku organizuje koncerty patriotyczne w Parku Południowym. Wielkim takim wydarzeniem, które odbiło się na całej historii fundacji, było zorganizowanie w hali stulecia we Wrocławiu wielkiego wykonania pop-oratorium Miłosierdzie Boże. Tutaj jest płyta z tego wydarzenia, płyta DVD, obraz, dźwięk. Pop-oratorium Miłosierdzie Boże to wielkie dzieło muzyczne, ale i również wielkie dzieło w sensie tekstu, bo są to fragmenty, oryginalne fragmenty z dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej, do których kilkunastu fragmentów pan Zbigniew Małkowicz napisał muzykę, wykonuje tę muzykę orkiestra symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Są cztery połączone chóry, dwa akademickie z Wrocławia, Gaudium i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz chór Bazylika Cantans działający przy Katedrze Wrocławskiej oraz chór Bati Cantore z Głogowa działający przy tamtejszej kolegiacie. Jest zespół muzyki sakralnej Lumen, są wspaniali soliści, w tym pan Marek Bałata. I mamy tutaj dzieło, które jest wyjątkowe w swojej warstwie tekstowej, warstwie muzycznej i warstwie wykonawczej. Wspominając ten moment, zgromadzona widownia kilkutysięczna przez ponad 5 minut nagradzała artystów na stojąco owacją, oklaskami. A ksiądz biskup Janiak, który był obecny drżącym głosem, jak pamiętam, dziękował artystom za to wielkie przeżycie, które
było udziałem wszystkich zgromadzonych. Całe szczęście, że wówczas Fundacja Polskie Gniazdo bardzo profesjonalnie to wydarzenie zarejestrowała, zarówno pod względem obrazu, jak i dźwięku. Ponieważ pierwotnie miały być tylko promienie światła, promienie miłosierdzia z góry, ale pewne panie bardzo chciały dokonać dekoracji sceny i przyniosły barwy papieskie, barwy maryjne, flagi duże, przyniosły piękny portret świętego Jana Pawła II, wówczas jeszcze nawet jeszcze niebłogosławionego, bo to był 29 listopada 2010 rok. Był piękny obraz świętej Faustyny Kowalskiej. A ponieważ fundacja ma takie relacje bardzo bliskie z sanktuarium licheńskim i otrzymała kiedyś od budowniczego Lichenia, księdza Eugeniusza Makulskiego, obraz Matki Bożej Licheńskiej. To było przy okazji wydania książki Pałac dla Królowej Spełnione Proroctwo autorstwa naszej członkini Rady Fundacji, pani Krystyny Lubienieckiej-Baraniak z Warszawy. I ten obraz postanowiłem również dołączyć do dekoracji, skoro dekoracja powstała. I dopiero potem nastąpiła refleksja, że miejsce Hala Stulecia, które Niemcy, Prusacy nazwali na cześć roku 1813, czyli ich zwycięstwa w Bitwie Narodów pod Lipskiem. I ponieważ hala była oddana w 1913 roku, wybudowana i oddana do użytku, dostała w związku z tym nazwę Hala Stulecia. Ale ten 1813 rok i Lipsk to również początek objawień maryjnych w Licheniu. Tenże Tomasz Kłosowski, przyszła do niego Matka Boża taka jak ta w Licheniu i ona przyczyniła się do tego, że za chwilę znalazł się w szpitalu polowym, wyzdrowiał, wrócił później pod Licheń, gdzie mieszkał, do Izabelina i tam później w Lesie Grąblińskim powiesił obraz, który szukał po całej Polsce. Odnalazł go pod Częstochową, zaniósł go. Najpierw posiadał go w domu, ale czuł niepokój w sercu. Zaniósł go w końcu do Lasu Grąblińskiego i powiesił na sośnie. Tam później były dalsze objawienia już po śmierci Tomasza Kłosowskiego, polskiego legionisty, księcia Józefa Poniatowskiego, który zginął wtedy w nurtach Elstery. I tenże przy tym już później obrazie Tomasz Sikatka, pasterz, już miał spotkania z Matką Boską, otrzymywał orędzia. I także ten początek, ta bitwa pod Lipskiem miała również jakby rewers w postaci objawień maryjnych, bardzo ważnych dla Polski, myślę, że i dla Europy, dla świata. Także ten wątek i ta sytuacja, w której Matka Boża Licheńska pojawiła się na wielkim wykonaniu pop oratorium Miłosierdzie Boże w Hali Stulecia, to jest naprawdę scenariusz, którego nie wymyślałem, a opatrzność Boża po prostu tak sobie zażyczyła i wyreżyserowała. Temat wielkiego wykonania pop oratorium Miłosierdzie Boże ma jakby również taki aspekt
do Was, Szanowni Państwo, bardzo szczególnie w okresie już wielkanocnym i w okresie po Wielkiej Nocy, tydzień po, niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim, to jest Niedziela Bożego Miłosierdzia. To wykonanie wielkie po Poratorium Miłosierdzie Boże będzie dostępne przez miesiąc czasu na naszej stronie internetowej w postaci linku i będzie można sobie wejść i obejrzeć. Również będziemy ten link przesyłać razem z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja Polskie Gniazdo jest organizacją pożytku publicznego i może niezależnie od tego, że ten 1% się gdzieś pojawia i na stronie internetowej, to ja może podam również dla tych, co są bardziej, mniej wzrokowcami, a lubią słuchać, podam numer KRS-u. 40 25 20 71. Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie dla Fundacji Polskie Gniazdo swojego 1% podatku dochodowego, ponieważ Fundacja Polskie Gniazdo prowadzi jakby dwa główne obszary działania obecnie, które wymagają wsparcia obywatelskiego, wsparcia państwa. Jest to Letni Festiwal Kultury Polonia Cantans, który od 2011 roku jest realizowany w Kościele Świętej Marii Panny na Piasku oraz Centrum Spotkań Polskie Gniazdo imieniem świętego Jana Pawła II w Niemczech. Jest to narodowe wotum z okazji tysiąclecia zwycięskiej obrony Niemczy, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 80 lat od ustanowienia praw Polaków spod znaku rodła. To jest w duchu tych praw i w związku z powyższym proszę o przekazywanie 1%, a na pewno te pieniądze będą służyć przez wiele lat polskiej młodzieży, polskim dzieciom i nam, osobom już dojrzałym. Dziękuję.